Czas pędzi szybko. Kamera telewizyjna rozkłada nadawany obraz na szereg linii złożonych z wielkiej liczby punktów świetlnych. Stacja nadawcza zamienia energię świetlną w fale elektromagnetyczne i przesyła je do odbiorników telewizyjnych. Proste, prawda? Ostatnie lata dzięki rozwojowi technologii i zdobyczom naukowców wydają się krótsze, a zmiany bardziej dynamiczne. Jeszcze 20 lat temu nie każdy miał telefon, nie mówiąc o komputerach. Teraz sprzęt i technologia zmieniają się bardzo szybko. Ludzie żyją w świecie informacji i internetu i skomplikowanych maszyn. Poruszanie się w tym zmieniającym się środowisku łączy się z ciągłą potrzebą kształcenia i zdobywania nowych umiejętności. Nasza wiedza musi być ciągle uaktualniana. Kształcenie się to sposób nie tylko na to, aby być ciągle na bieżąco, ale także aby być atrakcyjnym i potrzebnym na rynku pracy. Jesteśmy w Pokrzywnicy, na wsi. Jak to się stało, że nie zostaliście rolnikami, tylko zajmujecie się takimi skomplikowanymi rzeczami, aż trudno powiedzieć właściwie, co wy robicie. Wynikło to z zamiłowania do tematu i w tym kierunku poszliśmy na studia, jakoś nasze drogi tam się złączyły i dlatego założyliśmy tą firmę. A że akurat tutaj, no to głównym powodem było to, że zaczynaliśmy, można powiedzieć, zupełnie od zera. Tutaj mieliśmy już jakieś pomieszczenia do wykorzystania. Gdyby prześledzić ten wasz park maszynowy, wasz arsenał, to są tutaj dwie epoki. Jedna z drugą musi współpracować i właściwie bez jednej i bez drugiej nie dalibyście sobie rady. Tak, muszą, nie mają wyjścia po prostu. Do tego nas zmusza sytuacja. No i oczywiście na początku było cienko z pieniędzmi, no i musieliśmy radzić sobie, jak żeśmy potrafili. Maszyny tak naprawdę można powiedzieć już z poprzedniej epoki, prawda? No, chociaż nie zastąpione w wielu momentach. Oczywiście, w pojedynczych rzeczach to niestety tutaj się szybciej zrobi, jak na numerycznych czy w ogóle. Mhm. Jak to było, kiedy pan zaczynał? To o maszynach numerycznych to w ogóle nikt... No nie, na pewno nie. Dopiero jak to było w 80-tych latach, dopiero w poprzednim zakładzie zaczęły przychodzić. A ta maszyna tutaj, ona wygląda najbardziej archaicznie, a działa jeszcze? Jeszcze działa. Jeszcze niektóre rzeczy robimy, takie wałki dość długie, na których tu nie można, bo jest za krótka. To jeszcze tam na tej się... A ile ona może mieć lat? A to ja nie wiem, to ona jest z 74 chyba roku. Zaczynaliście 6 lat temu, tak naprawdę, jak tutaj się śmialiście, od śrubokręta i starej tokarki. Tak. A teraz macie nowoczesne narzędzia, tak naprawdę to też jest narzędzie. Tak. Maszyna współrzędnościowa służąca do pomiarów bardzo dokładnych. Mierzy z dokładnością do plus minus 1,7 mikrona. Mikrona to jaka to część to milimetra? To są tysięczne części milimetra. Cała firma musi być skomputeryzowana, ponieważ wszystkie maszyny są sterowane numerycznie. Czyli non-stop pewnie siedzicie i się uczycie, doszkalacie. Co nowy program, to rewolucja, wszystko trzeba wkuwać, tak? Tak, tak. To jest ciągłe doszkalanie się, no i poszerzanie wiedzy. W tej dziedzinie ciągły postęp jest. Trzeba na nim tak naprawdę nadążać. No ale staramy się gonić jakby ten rynek. Jeśli ktoś nie będzie gonił tego rynku i nie kupował coraz nowocześniejszych maszyn i coraz nowocześniejszych technologii wdrażał, no to jednak po jakimś czasie krótkim może wypaść po prostu jakby tutaj z działalności, prawda? Czyli życie was do tego zmusza? Życie zmusza i uczy jednocześnie. Wszystkie nowinki trzeba śledzić, w tym celu jeździmy na targi, aby oglądać najnowsze trendy w rozwoju tych maszyn. Także gdy zaczynaliśmy, to była prosta maszyna, właściwie, no, jak można powiedzieć w cudzysłowie, pseudomaszyna. To był taki trzyosiowy, lekki ploter. No dzisiaj mamy już ciężkie, bardzo dokładne maszyny. Staraliśmy się o zdobycie dodatkowych funduszy ze środków unijnych. Trzykrotnie, dwa wnioski wdrożyliśmy już w 100%, teraz jesteśmy w trakcie trzeciego wniosku. No i faktycznie, maszyny są bardzo drogie i unijne dotacje pomogły nam bardzo, aby kupić je z tej najwyższej półki.
prawda? Czyli czeka Was kolejny skok cywilizacyjny, można tak powiedzieć, bo znowu będą nowe maszyny, będzie nowa hala produkcyjna. No zgadza się, tutaj idziemy już troszeczkę w takim innym kierunku. Umożliwi nam to właśnie zakup nowych urządzeń, to będzie drukarka 3D, bardzo rozwinie to nasz dział prototypowy. Jest to taka specjalna maszyna, dzięki której w przeciągu kilku godzin można wydrukować fizyczny model prosto z komputera. Kiedyś, jeszcze 100-200 lat temu, te zmiany były o wiele wolniejsze. Człowiek, jeżeli się rodził, zdobył pewną wiedzę, to potem z tym zasobem wiedzy zdobytym przez, powiedzmy, pierwsze 20 lat mógł z powodzeniem funkcjonować kolejne 30. W tym momencie ta wiedza zdobyta przez pierwsze 20 lat nie wystarcza na kolejne 10 lat, nie mówiąc już o 20 czy 30 latach. Dlatego właśnie współcześnie idea samorozwoju, kształcenia się przez całe życie jest tym bardziej aktualna. Postęp widać tak naprawdę wszędzie dookoła, gdzie tylko się odwrócimy. Świat zmienia się szalenie dynamicznie. Tak jest. No jeszcze 10 lat temu, gdy się przychodziło do Buły, popularnie zwanej Bułą, a Biblioteki Uniwersyteckiej, to jedyne, co mieliśmy do dyspozycji, to papierowy katalog i czytelnię, w której mogliśmy usiąść, poczytać książkę. Natomiast... I godzinami wypisywać rewersy, żeby w ogóle się dowiedzieć, że jest coś takiego. Tak jest. Dzisiaj rewers można, coś w rodzaju rewersu można wypisać z domu przez komputer. Można przyjść do biblioteki, wypożyczyć książkę bez udziału pracownika biblioteki i wyjść. I wypożyczone. 10 lat temu niewiele osób korzystało z komórek, niewiele osób korzystało z GPS-ów, niewiele osób korzystało z komputerów i internetu, a dzisiaj śmiem twierdzić, że co trzeci student, który przychodzi do Buły, niesie w ręce teczkę, w której jest komputer, siada, otwiera i łączy się ze znajomymi. Obojętnie, czy to jest w Polsce, czy na świecie. Tak jest, tak jest. No, skraca się czas, skraca się przestrzeń. Przede wszystkim należy powiedzieć też o tym, zwrócić na to uwagę, co jest dla wielu z nas rzeczą naturalną, że żeby obsługiwać komórkę, komputer, internet, aby mieć dostęp do bibliotek cyfrowych, trzeba się po prostu nauczyć tej umiejętności. Tak? I w sposób niezauważony, nieformalny uczymy się każdego dnia. I tak? To już jest standard, prawda? Każdy to musi umieć. No, byłoby dobrze, bo kto dzisiaj nie nadąża za rozwijającą się cywilizacją, powoli lokuje się na jej peryferiach. E-book, czyli czytelnia online. Tak, dokładnie. Jest to czytelnia online. Produkt ten tworzy, wydaje PWN. I jeżeli chodzi o e-booka, to jest to serwis, w którym są głównie podręczniki akademickie. Czyli dużo? W całym e-booku na chwilę obecną jest ponad 1000 książek. Czyli to jest forma, która w tej chwili tak naprawdę bardzo dynamicznie się rozwija i pewnie będzie tego coraz więcej w najbliższych latach. No jak najbardziej. Do tej pory my głównie mieliśmy w dostępie czasopisma, natomiast z tego, co widać w czołówce naszej strony, w tej chwili jest nacisk na książki. W tej chwili ta biblioteka taka, powiedzmy, dosyć nowoczesna, czyli nie trzeba już wypisywać rewersów, żeby wziąć książkę, tak? Tak jak kiedyś. W tym momencie można również zamówić. Aha, w jaki sposób? Klikając, tak? Wchodzimy, klikamy, co chcemy, pożyczamy. Czyli możesz zamówić też z domu na przykład, sprawdzić, czy książka jest sobie, tak? Tak, i w ciągu 2 godzin można przyjechać i odebrać. Coś widzę, piszesz, czyli stąd też można od razu sobie wysłać gdzieś, tak, na przykład do swojego komputera jakieś zapiski, notatki, tak? Tak. Samo zapala, inteligentne. Jak to jest, że tutaj przychodzimy i nie ma kogoś, kto nam te książki tak naprawdę pozwala wziąć, wypożyczyć? Nikt nie wynosi stąd książek? Nie, niestety albo stety, tak? Są specjalne zabezpieczenia, które chronią książki, tylko czytelnicy mogą z nich korzystać tutaj swobodnie. Natomiast przy wyjściu oczywiście jest system elektroniczny, który zabezpiecza książkę. Jeżeli ona jest niewypożyczona, to aktywuje się alarm. Postanowiliśmy zdigitalizować nasze cenne zbiory, które mamy. To są zbiory, do których często czytelnicy nie mieli dostępu ze względu na jakość. Mamy na przykład cenne z druki ikonograficzne, kartograficzne. Oglądaliśmy tutaj takie gazety z 1939 roku. Też zima była. Tak, była też wtedy zima, nie da się ukryć. Więc dzięki jakby tym
tej formie w ogóle, która się pojawiła, czytelnik może z każdego miejsca na świecie, gdzie dostępny jest internet, skorzystać z zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmujecie się poszukiwaniem pracowników. Rynek pracy zmienia się dynamicznie. W jakim kierunku te zmiany postępują? Jaki musi być pracownik tych czasów? Obecnie przede wszystkim poszukujemy osób z doświadczeniem i z językami, dlatego że szczególnie jeżeli chodzi o rynek łódzki, nowi inwestorzy to są firmy zagraniczne. Także znajomość języków jest absolutną podstawą i można powiedzieć, że język angielski jest tym językiem, który jest podstawowy i wszystkie pozostałe języki również są mile widziane, szczególnie, że nowi inwestorzy to są obecnie centra finansowe, które obsługują firmy zagraniczne, także... Czyli taki globalny ten rynek pracy się stał bardziej, tak? Zdecydowanie. Wniosek z tego taki, że generalnie kto ma wyższe kwalifikacje, ten jest zdecydowanie lepszym partnerem na rynku pracy, czyli warto poprawiać swoje kwalifikacje i doszkalać się, jeśli jest to możliwe. Niewątpliwie tak. Przede wszystkim osoby, które podnoszą swoje kwalifikacje, stają się bardziej mobilnymi na rynku pracy. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęła nas obowiązywać tak zwana strategia lifelong learning, strategia uczenia się przez całe życie. Właściwie każdy, dążąc do rozwoju swojej kariery, do opracowania jakiejś ścieżki zawodowej, powinien poprzez formy kształcenia ustawicznego podnosić swoje kwalifikacje, ponieważ z zasady przyjmuje się, że każdy z nas będzie zmuszony do tego, aby kilka razy w życiu zmienić profil w ogóle zatrudnienia i niewątpliwie kwalifikacje, które mogą uzyskać zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące, chociażby w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, który przecież w głównej mierze nakierowany jest na podnoszenie kwalifikacji, zapewni wszystkim pracownikom albo osobom ubiegającym się o pracę większą mobilność. No i przyjmujemy takie założenie, które na szczęście potwierdza się w praktyce, że pozwala tym osobom wejść i utrzymywać się na rynku pracy. Zachęcamy do poszukiwań i przypominamy, że aby znaleźć coś ciekawego, czasami nawet nie zawsze trzeba wyjść z domu. Niekoniecznie potrzebujemy też na to tyle czasu, co jeszcze rok temu czy wczoraj.